Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I tak zerkam w podgląd, bo co chwilę mi aparat traci, ostrość. I nie wiem, z czego to wynika, także będę tego tutaj pilnowała, żebym Wam się nie rozmazywała. I kochani, zapraszam Was na bardzo spontaniczny food haul, jak widzicie nawet po mojej fryzurze. Ale jest, słuchajcie, dzisiaj bad hair day zdecydowanie, bo jest deszczowo, jest wilgotno na podwórku. No i wróciłam z tych zakupów, wiecie, z takim pióropuszem, więc trzeba było to ujarzmić. I kochani, pokażę Wam zakupy z Lidla. Wiem, że lubicie food haule w moim wykonaniu, tak więc co? Zapraszam. I moi drodzy, lecimy po kolei. Pierwsza rzecz to mozzarella tarta. Uwielbiam tę mozzarellę, uwielbiam mozzarellę z Biedronki, także dla mnie nie ma różnicy. Do pizzy, do jakichś zapiekanek, do również tostów. Naprawdę super sprawa. Szparagi już się pojawiają i kochani, te były przecenione z 15 na 10, bo jest to taki, zobaczcie, solidny pęczek. Także my szparagi absolutnie kochamy, więc będą na jakiś obiadek. Tutaj dalej mam sałatę. Tą sałatę Wam bardzo polecam. To jest insalatina. Ona jest na dziale z warzywami, nie jest w lodówkach. Ona naprawdę dość długo może poleżeć. Jeżeli nie zjadacie, tak jak my, sałaty w hurtowych ilościach, no to wówczas naprawdę polecam Wam sięgnąć właśnie po tę odmianę. Tutaj, kochani, gotowiec. Dawno nie kupowałam. Ojejku, nie pamiętam kiedy, naprawdę. Sushi box. Chciałam zrobić sama, ale nigdzie stacjonarnie nie dostałam nori i po prostu sięgnęłam po gotowca, a w mieście, w którym byłam, niestety nie było knajpki sushi, więc nawet nie mogłam, słuchajcie, zamówić, więc... Zobaczymy, jak to w smaku, z Lidla właśnie. Tutaj, moi drodzy, nowości, które się pojawiły w Lidlu, czyli przeróżne produkty do kąpieli dla dzieci. Mamy tutaj kuleczkę musujące, w zasadzie jajo musujące do kąpieli z niespodzianką w środku. Tutaj galaretka również z niespodzianką. Na samym dole jest jakaś figurka, tak więc no, będzie zabawy co niemiara. Dalej, kochani, jestem ostra. Dalej, kochani, popcorn, 3 paczki popcornu właśnie w Lidlu jest to dostępne i to jest bardzo fajne, bo na jakiś czas wystarcza. Truskaweczki, no słuchajcie, jak je zobaczyłam, tak się zachciało od razu. No nie jest to co latem, wiadomo, ale dobra. Chcę zrobić drożdżówkę z truskaweczkami właśnie, tak więc myślę, że będzie przepysznie. Do tego oczywiście drożdże, jak żeby inaczej. Były też na przecenie chyba od 20%, jak nie lepiej, pistacje. I to są, kochani, pistacje kalifornijskie, solone za 15 chyba złotych albo 16, więc moim zdaniem się bardzo, bardzo opłacało. Była krótka przerwa na nakarmienie głodnego męża, ale dobrze, kochani, lecimy sobie dalej. Tutaj a propos męża, proszę bardzo, na pole takie oto trunki, czyli Black Energy. Chyba jeszcze dziś jeden był, nieważne. Po raz kolejny 7 Days i po raz kolejny widziałam, że aparat znowu uciekł. Być może też, że to przez tą pogodę, bo tak naprawdę jest, słuchajcie, szaro, buro, ponuro i totalny brak światła. Wy jesteście postawieni przy samym oknie, więc troszeczkę udało się tego światełka tutaj zdobyć, ale szału nie ma. Mięsko mielone wieprzowe, postanowiłam, że jakieś kotleciki na pewno któryś dzień na obiad będą. Tutaj chipsy, mamy o smaku fromaż i mamy o smaku zielonej cebulki, także nie szeleścimy już. Wzięłam taki boczek w plastrach właśnie z myślą o tych szparagach, żeby je pozawijać. Moje ukochane piramidki smaku do rosołu. W nich, kochani, jest absolutnie wszystko do każdej zupy tak naprawdę, nie tylko do rosołu. Mamy tu ziele angielskie, liść laurowy, cebula, lubczyk, pieprz czarny, także naprawdę wszystko za jednym zamachem. Kolejne rzeczy to są wędlinki. Mam tutaj filet z piersi z papryką. Mamy również salami paprykowe. Wkładki higieniczne. Wzięłam jakieś maszynki do golenia, bo nie chciało mi się już iść, słuchajcie, do Rossmana, tak więc tutaj gilet dla mężczyzn, wzięłam także gilet dla kobiet, są po 3 sztuki. No ceny atrakcyjniejsze zdecydowanie są w Rossmanie, ale tak jak mówię, przy okazji można było wziąć Müller Milch, pistacja i kokos. Olek w Kauflandzie sobie zakupił właśnie tę wersję, na maksa mi posmakowała, więc wzięłam 2 sztuki, mozzarella w plasterkach i folia aluminiowa. Także pierwsza torba już za nami, lecę po kolejną. Ale się tego nazbierało, wiecie co? W sklepie to tak nie widać. Człowiek ładuje do tego koszyka. Zaraz mi tu wszystko pospada, słuchajcie. Dobrze, ale lecimy dalej. Mamy tutaj 3 croissanty. To, co mi tu wypada, to cebulka.
będzie tego układać. Jeszcze słuchajcie, wybaczcie, tutaj widzicie naczynia, ale pierożki odsmażałam, tam zupka, no samo życie. Bagietka z masłem czosnkowym. Woreczki śniadaniowe, już mi się tak dawno temu skończyły i ja cały czas zapominałam ich kupić. Wzięłam tuńczyka, bo pomyślałam, że może zrobię jakąś pastę do kanapek z tuńczykiem. Dawno nie jedliśmy, tak więc czemu nie? Dwa takie małe, fajne bataty, więc na jakiś obiad będą. Tutaj bagietka czosnkowa taka już gotowa, bo moje dziecko oczywiście bardzo chciało w sklepie, jak zobaczyło. Kolejny croissant, makarony, mamy deficyt makaronów, nawet wczoraj na kolację dla nas gotowałam, słuchajcie, makaron safari ze zwierzątkami, bo po prostu nie miałam żadnego innego. I dobra, żeby długo nie szeleścić, tutaj są kokardki, a tutaj są rurki. Biegniemy dalej. Moje ukochane malutkie kukurydze Bondi Well. Lubię w tej wersji, właśnie w tej malutkiej, bo są takie łatwe do zużycia na raz praktycznie, więc nic się nam nie marnuje i nie przewala po prostu w tej lodówce. Berlinki, czyli to już Wam mówiłam, ukochane parówki mojego dziecka, ale męża również. Masełko, sos sojowy, bo nam się skończył i też cały czas zapominałam kupić. Jogurciki naturalne 2, te z marki Pilos, czyli tej lidlowskiej. No one są naprawdę całkiem w porządku. Makaronik do rosołu głównie. Tym razem się skusiłam na ten. Nie miałam go jeszcze, ale z tej firmy miałam już takie lane kluski. Są po prostu obłędne i uwielbiamy je. Więc wydaje mi się, że ten też powinien być smaczny. Kolejny black. Makaron spaghetti i wzięłam ten normalny. Jest jeszcze ten makaron dosłownie identyczny, tylko ma tutaj taki znaczek, że gotujemy go 2 minuty, więc dla takich osób, które się spieszą w kuchni, którym nie chce się czekać, niemniej ja uważam, że ten, który gotujemy dłużej i on akurat jest 8-9 minut, wydaje mi się, że jest po prostu smaczniejszy, ale to oczywiście co kto lubi i jak komu wygodnie, ale no tamten też miałam, dlatego się tym z Wami dzielę. I tutaj jeszcze, kochani, bananki, raz, dwa, trzy, sześć sztuk, a są takie malutkie, zobaczcie. Także wydaje mi się, że powinniśmy śmiało je zjeść. Przedostatnia już rzecz to ryż, tutaj mam akurat basmati i słuchajcie, znowu samo życie, czyli papier toaletowy, zresztą wszystko tutaj jest samym życiem. Dobrze, kochani, to całe moje zakupy spożywcze. Aha, czekajcie, widzicie? Jeszcze moment. Odwiedziłam również piekarnię, taką, chciałam powiedzieć lokalną, ale nie, to jest sieciówka, piekarnia Herd. I tu, kochani, wzięłam bułeczki, kajzerki, dwie ciabaty, takie oto. Chlebek oczywiście i oni mają, jeżeli macie gdzieś tam Herta niedaleko siebie, to mają przepyszne pizzerki, Wam je polecam. Także to, no i tutaj chlebuś pół w zasadzie, bo my to całego nawet nie jesteśmy w stanie zjeść. Także tak, kochani, takie oto zakupy, ale już dosłownie zrobiłam totalne czystki w lodówce i dlatego się na te zakupy wybrałam, pomyślałam, co potrzeba i co można po prostu przygotowywać w tygodniu z tych rzeczy, więc bardzo się cieszę, że to mam już z głowy. Powiem Wam szczerze, że zakupy spożywcze jeszcze robić dość lubię, ale wypakowywać to wszystko to jest po prostu dla mnie kara, naprawdę. Mogę stać i prasować zamiast wypakowywać zakupów. Dobrze, kochani, nie gadam, już nie przedłużam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być ze mną na bieżąco. U mnie filmy pojawiają się naprawdę totalnie różne. Są to zakupy spożywcze, zakupy jakieś ubraniowe, jakieś w ogóle dziecięce też wtrącenia, albo po prostu nasze codzienne życie, więc mam nadzieję, że każdy tutaj znajdzie coś fajnego dla siebie. Tymczasem ja Was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach.